Dzisiaj o mężczyznach. A to z tego powodu, że 99,9% to panowie subskrybują mój kanał. Jest to bardzo dla mnie zastanawiające, dlaczego kobiety rzadko mnie odwiedzają. Tematem dzisiejszego podcastu jest testosteron. Nazywam się Joanna Gruszecka i zapraszam serdecznie. W swoim ciele mają go również kobiety, oczywiście w dużo mniejszych ilościach, ale dzisiaj, tak jak powiedziałam, skupię się na mężczyznach. Testosteron działa na psychikę mężczyzny, jak również na jego wygląd, na pożądanie, na seks, libido, budowę mięśni i utrzymanie w dobrym stanie stawów i powięzi. Natomiast przez estrogenizację świata płodność maleje, a sytuacja robi się coraz gorsza. Naukowcy z Izraela szacują, że w okolicach 2060 roku nie będzie na świecie mężczyzny ani jednego płodnego. Wyjdzie na to, że seksmisja nie była komedią science fiction, tylko była po prostu przepowiednia. Dlaczego mężczyźni mają coraz mniejszy poziom testosteronu? Oto jest pytanie. Wrogiem numer jeden jest stres, a nadmierny stres zwiększa produkcję kortyzolu, a oba hormony, tak testosteron jak i kortyzol, powstają z cholesterolu. Przewlekle wysoki kortyzol oznacza niższy testosteron, ale jak to się dzieje? W prosty sposób. Gdy jest zwiększone zapotrzebowanie do produkcji kortyzolu, większość cholesterolu zostaje przekształcona do progesteronu, z którego dalej powstaje kortyzol i zmniejsza się pula cholesterolu, która jest potrzebna do produkcji hormonów płciowych. Najwięcej takich przypadków, o jakich dzisiaj mówię, obserwuję, słuchajcie, u podopiecznych, którzy pracują w korporacjach. Powiedzenie kariera równa się job plus fun plus money jest tylko sloganem, bo powiem wam szczerze, świat limitów, rankingów i tego ich wyścigu szczurów nie ma niczego z fan, a i many nie ma racji bytu, gdy jesteś na najniższym szczeblu zawodowym i wypełniasz pod dyktando szefa rubryczki, a szef naciska i wymaga jednocześnie. No i ci panowie zaczynają się wypalać i chodzą do psychiatry, tak. No to już jest standardem w takich firmach. Nawet znam firmę, która oferuje usługę terapeuty w swoim pakiecie pracowniczym. Wypalony pracownik, no cóż, no, wcześniej czy później bierze antydepresanty, różnego typu stymulanty i psychostymulanty, i no, bo one pozwalają w jakiś sposób egzystować w tym ich świecie. By uzmysłowić wam skalę niekorzystnych dla mężczyzn zmian w trakcie stosowania różnego typu psychostymulantów, powiem wam o tym, że autorzy takich badań, a te badania były gdzieś przeprowadzane, gdybyście chcieli znaleźć na jakimś kanadyjskim uniwersytecie, sprawdzali dwukrotnie cały przebieg analiz, bo dostając pierwsze próbki, myśleli, że te próbki zostały pobrane od kobiet. No i po pracy panowie idą na siłownię, a ci z korfa bardzo lubią chodzić na crossfit, bo naczytali się gdzieś, że ciężkie ćwiczenia siłowe podwyższają testosteron. Tak, ale ten całkowity, nam chodzi o ten wolny. Mało kto mi wierzy, bo co będzie baba mi tłumaczyła, na czym polega spalony, ale słuchajcie, rekreacja ruchowa pomoże obniżyć poziom kortyzolu, a nie jakieś maratony czy jakieś crossfity. Sport staje się tak samo stresem dla organizmu, jak jest go za dużo, jak jest go za mocno. A co do wyniszczeń zdrowotnych, o jakich mówiłam w przypadku pracowników korporacji, to lista przypadłości, na które narzekają moi podopieczni, jest długa.
są to nerwice, depresje, problemy ze snem, zapalenia stawów, astma, zaburzenia trawienne, wrzody, jak również bolący kręgosłup, osłabiający się wzrok i skurcze mięśni nóg, opuchnięte stopy, bóle w obrębie rąk, ramion, a przede wszystkim w obrębie szyi. No długo by wymieniać, ale na takie popularne dolegliwości, o których oni mi mówią, no ja mam dla nich jedną radę. Ja im to po prostu mówię, rzućcie tą pracę, znajdźcie sobie jakąś pracę fizyczną. Praca fizyczna jest dla was absolutnie jedynym ratunkiem, bo wysiłek fizyczny w pracy wpływa pozytywnie na wszystkie przypadłości. Zauważcie, nasi dziadkowie pracowali fizycznie i żyli bez takich problemów zdrowotnych. Teraz przejdziemy do tematu, który przewija się na każdym moim szkoleniu, jakiegokolwiek on, to szkolenie nie dotyczy tematu, zawsze przewija się sen. Sen jest lekiem na wszystko. A my śpimy coraz krótciej. No ja nie, bo ja jestem mistrzem w spaniu i zasypiam przed 24 i śpię 10 godzin, ale optymalna wartość snu to 8 godzin. Tak, musimy spać 8 godzin i ja zawsze zwykłam rozmawiać, że 8H to jest najlepszy suplement na wszystko, ever. O tym, jak przygotować się do snu i jakie procesy kluczowe dla zdrowia i sylwetki zachodzą podczas snu w organizmie, no to mogę nagrać jakiś późniejszy materiał, ale musicie być bardziej aktywni pod filmem, bo czasami to mi się wydaje, że ja tutaj siedzę i gadam sama do siebie, kiedy nie mam żadnej interakcji od was, no to po prostu zniechęca to do nagrywania materiałów i musicie przyznać, że wtedy to nie ma sensu. Wszystkich przyczyn spadku testosteronu nie omówię dzisiaj w tym materiale, bo to bardzo obszerny fragment mojego szkolenia na temat manipulacji hormonalnej w naturalnym kształtowaniu sylwetki, ale dla zachowania wysokiego poziomu testosteronu, jak powiedziałam, ważny jest sen, aktywność ruchowa i trzecia rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę, to dieta. I powiem tak pokrótce, mniej więcej przynajmniej 30% dziennej podaży energii powinna pochodzić z różnego rodzaju tłuszczów, a 1/3 podaży tych tłuszczów powinna pochodzić ze źródeł zwierzęcych, no bo pamiętacie, jak mówiłam, że cholesterol jest substratem syntezy między innymi hormonów płciowych. A też mi się to przypomniało akurat, że modne ostatnio niejedzenie mięsa jest u mężczyzn problemem. Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób jest to powiązane i od czego to zależy, ale liczne badania i prace naukowe wskazują, że diety bezmięsne podnoszą poziom SHBG, a ta glikoproteina wiąże testosteron, no i wtedy mamy mniej tego aktywnego. Mężczyźni, którzy nie jedzą mięsa, mają mniejszą ochotę na seks, no i spada im testosteron. Aha, i słuchajcie, to jest ważne, co wam teraz powiem. Jeśli u mężczyzn istnieje niedobór testosteronu, to próbujemy najpierw go odbudować przede wszystkim, tak jak powiedziałam, prawidłowym stylem życia, czyli nie pijemy, nie ćpamy, jesteśmy aktywni fizycznie, dobrze się odżywiamy, wysypiamy, plus suplementacja, która podwyższa poziom hormonu. Słuchajcie, jak mnie irytuje ta gadka, taka chora, nakłaniania wszystkich od razu do HRT. Masz niski testosteron? HRT. Masz powyżej 40 roku życia? HRT. Tymczasem uwierzcie mi, że można sprowokować jądra i przysadkę na wiele innych sposobów, nie nakłaniając nikogo na doping. Taka historia prawdziwa. Mój znajomy poszedł do jednej z sieciówek zrobić sobie na bieżni interwały i w trakcie jednego tego niskiego interwału podchodzi do niego pryszczaty szczypior z napisem trener. No i tam rozwinęła się gadka, bo widzę, że ma pan powyżej 40 lat i wie pan co, ale komfort pana życia poprawiłaby
hormonalna terapia zastępczą i on mu proponuje testosteron. Przecież to był zwykły dealer. W pogoni za zyskiem i za własnymi interesami i był skłonny, ja nie wiem w ogóle, czy on był w stanie dojść do takiej refleksji, że był skłonny zniszczyć człowiekowi jego zdrowie, jego psychikę i być może jego życie osobiste. Na zachętę zmiany stylu życia opowiem Wam na koniec anegdotę. I z góry przepraszam za kolokwializm. Kiedyś, chcąc zjeść posiłek, wyciągnęłam pojemnik z kurczakiem i z ryżem i osoba obok, która siedziała, powąchała i stwierdziła, że pachnie jak jedzenie dla psa. Kolega miał duże psy i u niego w domu na piecu stały zawsze dwa garki, jeden z gotującym się kurczakiem, a drugi z gotującą się kaszą. I gdy bywałam u niego, no to wprost z gara wyjadałam psu tę kaszę. No i tak siedzi i po chwili zastanowienia z taką refleksją w głosie mówi: no, ale mój Tyson stary już jest bardzo, ale jak go spuszczę ze smyczy, to porucha jeszcze. Także tym akcentem żegnam się z Wami i jeśli nadal nie jesteś pewien, jak powinno wyglądać Twoje żywienie i jak powinieneś trenować, aby wywindować swój testosteron do maksymalnych poziomów, no to zapraszam do współpracy.